Witajcie słońca moje. Dzisiaj jest 24 grudnia, Wigilia. Jadę do pracy. Dzisiaj jesteśmy umówieni, zaproszeni do mojej koleżanki na Wigilię. I co? Pogoda piękna, słońce, ciepło. Korki niemiłosierne. Masakra. Jadę teraz zatankować i do pracy. Benzynę mamy za 1,48. Diesel 1,25. Tak. Powiem wam szczerze, że w ogóle tych świąt nie, w tym roku nie czuję, naprawdę. Nie wiem, może przez tą pogodę, że tak ciepło jest. Zazwyczaj w grudniu to już zimno w Grecji było. No. A tu gdzie ja w takiej cienkiej kurteczce? Zobaczę, co tam u mnie w sklepie słychać. Pewnie jest ruch. Pomogę trochę Nikosowi. No, co jest? Από μέσα. Μου λειτουργεί μόνο ένα πιστόλι εδώ. Ορίστε. Δεν έχω πάρει τίποτα. Δεν έχω πάρει κάτι. 30 ευρώ έβαλα. Γεια σου, 15 ευρώ. Ωραία. Κλασικά. Δώσε τα θέλω αυτά. No ja tankuję raz w tygodniu, po 15 euro zawsze sobie wlewam i mi starcza na cały tydzień, tak, żeby jeździć tutaj w okolicy, gdzie mieszkam, szkoła, praca, gdzieś na jakieś zakupy skoczyć, troszkę dalej, no. I tak dużo mi pali, bardzo dużo mi pali mi się. Jest smog, jak już wam kiedyś mówiłam. Mówiła, że jej ten tylko jeden pracuje. Jak to się nazywa? Agapi, περίμενε, γιατί έχει κολλήσει. Nie. Zacięło się w ogóle, mówi. Nie dość, że jeden nie działa, a są dwa stanowiska. Dwa stanowiska, raz, dwa. Po cztery pistolety mają. Jedno stanowisko pracuje tylko i się zacięło jeszcze. No nie widzę, żeby leciało. Ale ci dobra. Ale uwielbiam zapach benzyny. Bardzo. Sztachnąć się można. I me ty mi. Och, idę też. Charisto, Kalesior też. Jakie korki, Jezu. O, normalnie. Okres przedświąteczny, wszędzie korki. Wczoraj niedziela była. Nie, wczoraj, co wczoraj?
poniedziałek. W niedzielę. W niedzielę też były takie korki. Masakra. No ale to wiecie, ta niedziela handlowa. Wszyscy przedświąteczne zakupy robią. Dzisiaj w ogóle nie mam humoru. Taka jakaś jestem. Bym najchętniej w domu siedziała. W ogóle nie mam ochoty jechać nigdzie. No ale to trzeba, nie? No Wigilia. No jedź Taryfa. Dobrze, mam wąski samochód, to się wcisnę wszędzie. Dobra, pokażę wam trochę korki. Poprzedzający pierwszy dzień świąt, chodzą dzieci po kolędzie, po domach, po sklepach, śpiewają kolędy i zbierają za to pieniądze. Także u mnie w sklepie pewnie pełno dzieciaków dzisiaj będzie i trzeba będzie płacić. To nas tak wychodzi około, zobaczymy w tym roku ile będzie dzieci i jakie pieniądze będziemy dawać. Przeważnie się dawało po 1 euro na jedno dziecko. W jednym roku to mieliśmy za kolędy dzieciom, żeśmy dali, się nazbierało 200 euro. Czujecie co? Masakra. Masakra. No ale tak, jak przyjdą dzieci i się pytają, czy mogą pokolędować, no przecież dzieciom nie odmawia, nie? A zresztą czy ja wiem, czy to nie są jakieś dzieci moich klientów, prawda? Nie mogę odmówić. A ja swoich dzieci nigdy nie puszczam. Zacie raz Paula była tylko. O, tu się zapakuję. Raz tylko Paula była, chyba po kolądach chodziła po sklepach z koleżankami, z kolegami. Tak ja swoich dzieci nie puszczałam, bo nie wiem czemu, takie uważam za takie żebractwo, naprawdę. No ja wiem, rozumiem, dla dzieci, dla dzieciaków to radocha jest. Przy okazji jakieś kieszonkowe nazbierają, ale wolałam dzieciom dać moim do ręki, o tak, niż mają łazić i się prosić innych. No niby za kolędowanie to są pieniądze, nie? Każdy ma tam swoje upodobania, nie? Może zamknę szybę u góry. Znaczy nie szybę, tylko ten dach, bo słońce jest okropne i mi się nagrzeje. To zobaczymy, co tam w sklepie u mnie słychać. Widzieliście? Tak właśnie dzieci śpiewają kolędy. Chodzą, śpiewają kolędy i zbierają pieniążki. A ja wam wcześniej nie mówiłam, że jeszcze chodzą dzieci po kolędach w Nowy Rok. Czyli dwa razy chodzą, w Wigilię i w Nowy Rok. A to jest mój prezent dla mojej koleżanki. Ja mam paczkę. Paletka. Patrzcie, gościu sobie zaparkował tutaj, tym białym małym i poszedł sobie do piekarni po chleb, a tu autobus stoi i trąbił na niego, a on się nawet nie chce ruszyć. Co on, kurde, klucze zgubił z samochodu, czy co? Szuka. Tak, chyba zgubił klucze z auta. Jakie jaja jest. A jaka kolejka się zrobiła, patrzcie. Nie ma kluczy, mówi.
Gościu zgubił klucz. No poszedł do piekarni i zgubił klucze z auta. No jak mógł zgubić klucze z auta, no. Jezu, jaki ja nie mogę. Patrzcie, jaka kolejka tam się zrobiła. Szok. O, dzieci po kolędach chodzą, widzicie? Chodzą dzieci z piekarni, mają dzwoneczki, chodzą i śpiewają. I pieniążki zbierają. No a co? A moi niektórzy klienci to mają tupet. Na zakupy niektórzy nie przychodzą, ale dzieci, żeby wysłać na kolędę do nas, to potrafią. To wiedzą, gdzie mój sklep jest, nie? Ale żeby przyjść na zakupy, to nie. Jaszu, kuklica mu. Jaszu, Jani. A ja jestem w sklepie u mnie i przyszła do mnie paczka. Paczka przyszła na święta dla mnie. Kurde, muzyka tu jest, no muszę wyłączyć głos. Co tu może być? Bo itali go Niko, kratali go, ja ty grafo wideo. Krata jaki to szakul. Ja na to w galo, to trawa łapmesa. Ec. Trawa to. O, co my tu mamy? Co to jest? Co to może być? Jest tam prezent od kogo? A, karta, żeby do wykorzystania, tak? Na masaż, godzinny masaż. Dzięki. No tego to się nie spodziewałam. Dostałam w prezencie godzinny masaż. Na całe ciało, na jedną osobę. 60-minutowy masaż na całe ciało. Uhu, dzięki! A patrzcie na to, tutaj pisze tak. Kochana mamuś, należy ci się relaks i odpoczynek. Wesołych i spokojnych świąt życzy twoja córcia. Kocham cię, ja ciebie też kocham. Dzięki! Nie spodziewałam się takiego prezentu. O, popłaczę się zaraz. Popłakałam się. O, dzięki, Paulo. O, dzieci przyszły. 35 chronia tora. Skiepsuli łako. Όχι, όχι, ούτε το All I Want, ούτε τα Χριστούγεννα ευτυχισμένα. Το πιο χριστουγεννιάτικο τραγούδι φέτος είναι αυτό. Jesteśmy u Ani. Będzie Wigilia. Ciekawa choinka. Jakie słodkości, coś dla mnie. Babeczki, lodziki. Nasza autorska. To jest Zuzia. Tam jest Kostek, to jest Ricardo, tam jest Ania i ja. Kostek i tak był we vlogu nieraz. Co zrobię? I tak byłeś we vlogu nieraz. Kiedy? W swoim. Ale jeszcze nie. Ja postawię na rogu. Jesteśmy już u Ani. Widziałem, że krótko ma zbrodnię. Ania, Zuzia, Ricardo, Kostek, Kostas w pokoju. Otwierałam 81 skrzynek i coś taki. Kostuś, Piotr, czy ci dałeś ten krzyk nocnej ciszy? Kasa najważniejsza. Zdrowie i kasa. I gija kielek, tak. Ta semantyka. Przydamy. Ej, dzieci idą szukać świętego Mikołaja. Czy czasem nie idzie?
bo miał przynieść prezenty pod choinkę i go jeszcze nie było, więc idą szukać świętego Mikołaja na dwór. Kostek, chcesz mieć latarkę? Ciemno, nic nie widać. Idę na balkon. Nawet basen mają jeszcze. Tak ciepło w Grecji, że baseny na balkonach stoją. Widzicie? A dzieciaki poszły gdzie? Tam gdzieś poszli, w tamtą stronę. Jest święty Mikołaj, patrzcie. No. To on. Światła od świętego Mikołaja, od Saniego. To tutaj jedzie. Gdzie ten święty Mikołaj? W ogóle gdzie dzieci są? Proszę. Leci, leci Mikołaj, leci, leci. No gdzie ten Mikołaj? Wołaj go. Daj mi tego dzwona. Mikołaju! Sąsiad wyszedł. Leci! Leci Mikołaj! Patrzcie, to on! Idą dzieci. Widzieliście go? Widzieliście Mikołaja? Ja go widziałam i nagrałam. Tak, nagrałam. Co mi przyniesz? Co to jest? O, właśnie zestaw kosmetyczny. Chyba, pokaż, co to jest? Tak, ale... Nie, zobacz, tu jest napisane. Chyba. Ergastiri Lip Gloss. Sama szminki będziesz robić. Sama. Wow! Ja mam to, co chciałam, mamo. Wow! To takie nierobane? To dla Pi, mamo, patrz! Mamo, to dla Pi! Prezenty rozpakowane. Jedzenie zjedzone. Ja ciągle skubię. Nawet do mnie święty Mikołaj przed i mi przyniósł prezent. Patrzcie. Ale nie widać kolorów w tej kamerze. Różowiutkie są. Bo Mikołaj wiedział, że ja ciągle marznę w stopy. I takie też mi przyniósł. O, takie, o, Mikołaj. Które przejmie kosztek? Skarpety z futerkiem. I z bałwankiem. Głośniej, głośniej, dzieci, głośniej. Draku. Nie, pan nie krzyczał, Krzyczcie, głośniej, krzyczcie, głośniej. Ale nie musicie kostka bić sprzed. Teraz nie ma. Proszę, jak im wygodnie. Elo, czy dwa. Zejdźcie mi suma, mam 134. Masz 134? To bijcie u niego 1000. Jak będę miał 1000 subów, to zrobię backflipa. Ej, a wy jesteście trójka? Bierzcie sobie wszyscy po kapeluszu smacznym, bo są akurat trzy. Dzieci film oglądają. Dałem im Mikołaja. I zrobimy ten, fotkę fajną. Czekajcie, czekajcie. Gonia zrobiła sztuczkę, żeby mi czapka nie schodziła. Kostek, ty weź największą, bo jesteś największy. Zuzia, ty wiesz, że to jest taka wyjścia. Na główkę się zmieszczę. A ty obiesz to? Jeszcze bym naciągnął. Ja nie mogę. Ty dokręcisz? Mamo? Siemaczko, to ja, Zuzia, i ja jestem też. Jakie grzeczne dzieci, nie? No, pa. Ale z tego nie zmieszczę. Widzicie, tam jest śnieg na górze. Tak. Dzisiaj jest
Sylwester, ostatni dzień grudnia. Jest zimno. W nocy usłyszałam hałas z rur. Gdzieś rury popękały i nie mamy wody. Całe sąsiedztwo nie ma wody. I świetnie. Będziemy bez wody. Zanim to naprawią, znając Greków, to wiecie. A ja miałam do koleżanki jechać dzisiaj na Sylwka, ale nie pojadę, bo mnie strasznie noga boli. Żylak mi wylazł. Mam założoną taką podkolanówkę uciskową na żylaki specjalną. Nawet nie mogę sprzęgła naciskać. Mnie tak strasznie boli. A teraz muszę do banku jechać, opłaty zrobić. Ostatni dzień. Tak się nam, widzicie, zimno zrobiło. W nocy był 1 stopień. Śnieg padał wczoraj. No nie nagrałam. No i pewnie dzisiaj też będzie sypało. No oczywiście naokoło Ateny jest wszystko zasypane. My jesteśmy akurat nie tak jakby w dole i dlatego tutaj się śnieg nigdy nie trzyma. Teraz jadę do banku i potem do domu. Ja nawet nie mam jak ugotować, bo wody nie ma w domu przecież. Co? Świetny Sylwester w tym roku. Ani na imprezę, ani nic zrobić do jedzenia. Zamówię coś. No tak. No ja nawet bez makijażu. Nie chciało mi się malować. Taką pizgawę. Zobaczymy, kiedy tą wodę zrobię. Jak gdzieś rury popękały, ja kiedyś miałam taką sytuację na starym mieszkaniu. To było w 2000 roku. Bo tutaj Grecja jest nieprzystosowana, centrum Aten nieprzystosowane na śniegi i niskie temperatury. I też święta były. Śnieg sypał. No i wody nie było. No i tak zasypało śniegiem, że... A Paulinka była mała wtedy. I mówi... Mogę iść na taras pobawić się śniegiem? Mówię, to chodź, idziemy. Żeśmy poszli na górę na taras, pełno śniegu, ale jak żeśmy weszły tam, to pod tym śniegiem pełno wody. Ja myślę, co jest? Prawie do kostki wody. Ja patrzę, a ze ściany, z jednej rury, bo tutaj rury są z wody na zewnątrz budynków, tryska woda jak fontanna. Się okazało, że to była moja rura i ona pękła chyba w 5 albo 7 miejscach, gdzie były te kolanka. W tych miejscach popękało, bo w nocy zamarzło i później popękało. Tak, i nie miałam 3 dni wtedy wody też. I ta impreza mi kosztowała 250 euro wtedy, w 2000 roku. No. A teraz to nie popękały u mnie rury, bo też mam rury na zewnątrz budynku, ale te już są ocieplone, mają te koszulki. Nie wiem, jak to się mówi, koszulki? Chyba tak. Musiały gdzieś popękać gdzie indziej, jak całe sąsiedztwo nie ma. I naprzeciwko ulicy też nie mają, bo się pytałam. Dobra, jadę do tego banku gadu. Trzeba jechać, opłaty zrobić, jeszcze do pracy, może wstąpię i później pojadę do domu, się położę z tą nogą, bo masakra, tak mnie boli. Żylak, proszę Państwa, żylak. Muszę iść to zrobić. Teraz mnie akurat nie złapało. Normalnie tak mnie boli, że nie mogę nawet nogą nadepnąć. Nie mogę. No, chodzę i kuśtykam. Dobra, jedziemy. O nie, tu jest, patrzcie, widzicie to? Tutaj kopią. Tutaj kopią. Aha, to tu się stało, że nie mamy wody. No i sprawa rozwiązana. W ziemi szczeliło, to co oni nie mają w ziemi już ocieplanych tych rur? No pewnie starego typu jeszcze. Widzicie tam policja? Policja skręca tam, nie wolno skręcać tam, gdzie oni są, w tamtą stronę. Jest zakaz, a oni sobie jadą, nie? Fajnie. O co? Policjantom wolno, nie? A jak? A jak ja bym jechała, to bym mandacik dostała. Dziady. Ej, jest dzisiaj no ten ostatni dzień grudnia, Sylwester, a w Grecji się przychodzi Święty Mikołaj. I przyszliśmy tutaj, do tego
Media Markt, żeby sobie Kostek wybrał od Mikołaja prezent. A jaki prezent Kostek wybrał? Do tyłu? Taki prezent sobie wybrał od świętego Mikołaja. Hej Paula, powiedz babci, że Kostek sobie wybrał od was ten prezent. Takie słuchawki. Gamingowe. I później jedziemy tam na narty, tak? Nie. Żartuję, dobra, idziemy do domu.